Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w nowym filmie wraz z Olą z kanału Ola M, z którą znamy się naprawdę już kilka dobrych lat i dawno niczego sobie nie wysyłałyśmy. Postanowiłyśmy wysłać sobie ubrania, których nie potrzebujemy, których nie używamy, które wciąż są w dobrej kondycji, można przekazać je dalej i w ten sposób stworzyć taki zero waste. Czyli nie wyrzucamy rzeczy, których my już nie potrzebujemy, tylko przekazujemy je dalej albo robimy z nimi inny użytek. Ja generalnie robię tak od zawsze. Jak sprzątam garderobę, odkładam sobie dwie kubki ubrań, których już nie potrzebuję. Jedna kubka jest z takimi rzeczami troszeczkę bardziej zniszczonymi, takimi bardziej sportowymi, a druga z takimi lepszymi, powiedzmy, tak jak na przykład sukienki, które mi się znudziły. To jest kubka, z której właśnie korzystają moje koleżanki, jak do mnie przychodzą czy coś. I wymyśliłyśmy z Olą, że wyślemy sobie takie rzeczy, których nie potrzebujemy. Także tu jest moja paczka. Zdjęłam już sobie taśmę. Jestem bardzo ciekawa, co jest w środku i część tych rzeczy na pewno od razu przymierzę, także zostańcie do końca. Najpierw zobaczymy, co tu jest. Ej, to nie jest ubranie. Ola, oszukałaś mnie. Była umowa, że tylko wysyłamy sobie ubrania, ale z przyjemnością przeczytam tę książkę. Ola, bardzo dziękuję, chociaż nie taka była umowa, ale żebyś wiedziała, ja też spakuję jeszcze jedną paczkę. Nie ma tak dobrze. Okej, okay. Co my tutaj mamy? Mamy jakąś siateczkę. O, produkty! Wonder Balm. No widzisz, a ja ostatnio moje produkty, których jakby no nie używam, albo właśnie zaczęłam ich używać i mi nie odpowiadały. Oddałam też jednej koleżance, także teraz też pozbieram coś i też wyślę, żeby nie było. Rituals, The Ritual of Ayurveda, Balancing Body Cream i pewnie mi nie uwierzycie, ale nie używam nigdy niczego z firmy Rituals. Naprawdę. Kolejna rzecz, Elemis Pro Collagen Marine Cream. O, ciekawa jestem. Skarpety w moim stylu, z diamentem, nawet by mi pasowały dzisiaj do tej sukienki i na przykład sneakersów. Ej, piękne! Boję się tak stylizować, ale dziewczyny tak się ubierają i u kogoś mi się to bardzo podoba. Tu jest jeszcze jakiś prezent. Ola, no, przesadziłaś. A, jakie fajne żelki. To będzie do podziału. Coś tu pięknie pachnie w tej paczce. Jakaś czekoladka. Knuspo, nie wiem co to za czekoladka. Dalej, co my tu mamy? Ale słodkie, portmonetka. To jest chyba coś dla Oliwii, coś mi się wydaje. Rice Krispies firmy Kellogg's. To chyba nie jest z Polski. Dobra, i teraz po tym wstępie, którego się w ogóle nie spodziewałam, przechodzimy do ubrań. Ja Oli też wysłałam kilka rzeczy i strasznie się stresowałam, czy... Czy te rzeczy będą wystarczająco ładne i czy będą w Oli stylu? O mój Boże, jaka śliczna sukienka! Ola, dlaczego ty nie chcesz jej już nosić? Sama jak rozdaję swoje ubrania, to często jestem o to pytana przez moje koleżanki. No co ty, to jest takie fajne! Ja cię to na pewno przymierzę. To ty tak ładnie pachnie. Musisz mi, Ola, napisać na privie, jaki masz płyn do zmiękczenia, chyba że użyłaś tu jakiś perfum. Tu mamy jakąś taką błękitną, elegancką sukienkę z metką. Ja Oli chyba też coś wysłałam z metką. Ej, taka całkiem niezła, ale nie wiem, czy ona nie prześwituje. Ola, czy to jest pułapka? Założę sukienkę rano w pośpiechu, a potem w pracy się okaże, że coś tam jednak prześwituje. Spódnica, taka w paseczki. To w ogóle nie jest mój styl. Ale ją chętnie przymierzę. Ma bardzo fajny materiał. Dobra, słuchajcie, mierzymy wszystko. Tutaj jest jakaś znowu szapeczka. Zajączek wielkanocny. Ja generalnie tą paczkę dostałam przed Wielkanocą. Ale dopiero teraz usiadłam do nagrań. I tutaj mamy... Ola! A właśnie patrzę na figurkę takich dwóch połączonych ludzi z sercem, którą dostaliśmy do prezentu ślubnego od Oli i Artura. I codziennie rano jak się budzimy, to patrzymy na tę figurkę. I to jest właśnie w takim samym stylu, więc idealnie będzie mi pasowało na parapet. Ola, spodziewaj się niespodziewanego. Tylko tyle ci powiem. Tak, ta Olka szalona. Tu też coś długiego. Sugar free. Ale piękna!
ale ona jest ładna. To jest taka bawełniana z falbaną na dole. Kolejna rzecz to jest coś czerwonego. To jest mój kolor, a ja mam... Wow, jakie ładne. To też jest Sugar Free. Ja mam bardzo mało czerwonych rzeczy. Ale to jest śliczne. Ja nie wierzę, Ola, że ty tego nie będziesz nosiła. Czy ty w ogóle to nosiłaś? Ja ciebie nie widziałam nigdy w tej sukience. Koszula Lambert. I chciałam powiedzieć, że nie przypadam za takim printem, ale jak ją połączyłam i sobie wyobraziłam siebie w tej niebieskiej koszuli, wow, ale piękna. No nie wiem, teraz mam wrażenie, że moja paczka miała mniej fajne rzeczy. Jeżeli chcecie zobaczyć moją paczkę, to link do filmu będzie na dole. Następnie mamy tutaj taką bluzeczkę koszulową, nie wiem co to za marka. I to też nie jest do końca mój print. Ale wow, jakie to jest twarzowe. Ale może okazać się, że będę w tym wyglądać niespodziewanie dobrze. Następna taka bluzka koszulowa w takie wzorki. Bardzo ładna i też ma bardzo fajny materiał. I mi w ogóle zawsze brakuje takich ubrań. Później mamy kolejną bluzkę. Ola, ile ty masz tych bluzek? Vera Moda SK. Taka czarna. Ja mam taką kumpelę ciemnowłosą, która obłędnie by w tym wyglądała, więc nie wiem, czy się nie podzielę tymi rzeczami. Boże, ta paczka nie ma dna, ona jest niepoważna. I kolejna bluzeczka w taki print, trochę mi się kojarzy z takim retro. Miało być po 5 rzeczy, powiedz, co jest najlepsze. To jest piękne, ale to jest bardzo wąskie, ja chyba w to nie wejdę. To jest promot. Ale mi się podoba ten print. Wow. No, chyba moje biodra nie zintegrują się z tą rzeczą. Tutaj mamy Zary, takie coś jakby koszulę, ale ona jest taka też zwiewna. Nie, nie jest przezroczysta. Bardzo ładna. W ogóle to też jest taki print, po który ja bym w życiu nie sięgnęła w sklepie, a jak przykładam go do ciała i widzę moją buzię, jak przy tym wygląda, to naprawdę mi się podoba. I skórzane spodnie z metką. Ej, bez kitu, bardzo podobne spodnie sobie niedawno kupiłam w H&M-ie. Ale ładne one są. Dobra, mierzymy. Dobrze, że nie widać sedesu z podniesioną klapą, bo nienawidzę tego. A kto mieszka z mężczyzną, ten wie, że to jest częste. Słuchajcie, jaki dekolt. To jest takie bardzo zwiewne. Myślę, że to jest ciuch na bardzo krótki, na wakacje, na jakiś kostium. Bardzo ładne. Ratunku. Jestem jak złe siostry Kopciuszka. Wciskam się na siłę. Tak jak one w za mały pantofelek, a ja w za małą kieckę, która jest taka ładna. Ale ona nie jest w stanie podźwignąć 100 cm w biodrach. Znaczy, no założyłam ją. To już jest pewien sukces. Zobaczcie, jak ona wygląda. A może będę nosiła taką ściśniętą? No strasznie mi się podoba. Zobaczcie, jaka figura. Znaczy nie, że tam się przechwalam, tylko że ta sukienka robi piękną figurę. Bo bardzo fajnie tutaj wszystko ściska. Ale ładna. No mam wrażenie, jakbym trochę utknęła. W biuście nie jest jakoś super za mała. W biuście jest w miarę okej. Okay. Tutaj na dole jest bardzo... ciągnie mnie jednak trochę tutaj. Nie, ja chcę ją nosić. Ona jest piękna, zobaczcie jaki twarzowy print. Ta też jest trochę za wąska w biuście, to jest taka bluzeczka i to nie jest w ogóle mój styl, ale znam kogoś, kto będzie w tym pięknie wyglądał. Piękna jest ta koszuleczka, ale nie wiem, czy pasuje do mnie ten kolor i print. I to wy mi powiecie, napiszcie mi proszę na dole, co myślicie o tej, nazwijmy ją, czarnej bluzce w łączkę. Jest taka bardzo dostojna i elegancka. Ale nie wiem, ale piękny print. Jest taka bluzka koszulowa. Dość mocno mnie opina na biuście, ale też nie ma jakiejś strasznej tragedii. Jestem w szoku, jaki ten print jest twarzowy.
Naprawdę czuję się jak milion dolarów, nawet z tymi włosami, w tej stylizacji z rajstopami na dole. Dobra, to wytnę. Nikt nie musi wiedzieć, że mam na dole rajstopy. Z jeansami zwykłymi nawet. Ta koszula będzie pięknie. O, ale ładna! No nie wiem. To też jest taka rzecz, której nie jestem pewna. Ja mam lustro tutaj naprzeciwko, jak widzę siebie w tych bluzkach i rajstopach. W ogóle nienawidzę rajstop. Kobieta w rajstopach wygląda komicznie, a rajstopy zdjęte z kobiety i położone na podłodze wyglądają ohydnie. Kto mi przyzna rację? I co myślicie o tym? To jest chyba za mało wyraziste dla mnie. Ta koszula jest po prostu idealna i bardzo w moim stylu. Czuję się jakbym po prostu, nie wiem, jakby Ola weszła do sklepu i wzięła ją z wieszaka z myślą właśnie, że ona ma być specjalnie dla mnie. Idealnie do mnie pasuje. Chociaż my mamy z Olą podobny typ urody. Słowiański, blondynki, w podobnych rzeczach. No, chociaż nie zawsze wyglądamy w podobnych rzeczach ładnie. Nie, rewelacja. I to jest w ogóle mój rozmiar, to jest chyba 40. Idealna. Czerwony to mój kolor. Zdecydowanie tak. Właśnie dlatego nie zrobiłam nigdy kariery śpiewaczki. Jaka ona jest urocza, ta sukienka. I też bardzo ładnie wygląda właśnie z długimi włosami. Tu mnie troszeczkę opina. Ale wizualnie wydaje mi się, że jest okej. Jaka śliczna. Wiesz co, Ola, ja nie wiedziałam, żebyś ty takie dekolty głębokie nosiła. Jestem w szoku. Chyba tę sukienkę gdzieś chowałaś na dnie szafy albo nosiłaś ją poza kamerą. Fajnie ten dół się układa. To jest bardzo sexy. Robi się taki kuperek, co wiąże się z tym, że troszkę chyba mnie poszerza w biodrach, ale podoba mi się taki efekt. Jest ultra kobiecy. Na pewno założę tę sukienkę nieraz. Ta spódnica jest na mnie zdecydowanie za duża. Nawet nie mam jak ułożyć. Także spódnica też zostanie przekazana dalej. Ale na ciele wygląda przepięknie, a miałam wobec niej obiekcje. Wydaje mi się, że ona jest w ogóle tutaj trochę za szeroka. Bardzo dziwnie mi się układa. I tak jak, no, niesamowicie mi się podobała na kimś, albo w ogóle tak wyjęta z opakowania, tak na mnie, no dziwnie się w niej czuję. I tutaj też bardzo was proszę o opinię. Ona ma też taką długość, której ja w ogóle nie noszę. Takie 7 ósmych? Zobaczcie. Takie nóżki. Piękna jest ta kiecka, ale dziwnie się w niej czuję. Nie wiem dlaczego. Tak jakby do mnie nie pasowała. I na koniec, moi kochani, elegancka sukienka w kolorze gołębim o bardzo ciekawym fasonie. Ona ma tutaj gumkę, dzięki czemu możemy obniżyć sobie talię i powstaje tutaj taki fajny, ładnie układający się materiał. O, zobaczcie, naciągnę ją całkowicie. O, widzicie, o co chodzi? I teraz ją sobie daję trochę wyżej. Mogę wyregulować jej długość, żeby mama nie krzyczała, że za krótka. I z tyłu ma takie piękne plecy odkryte, które uwydatniają mój tatuaż. Jest idealna! Jest piękna! Ola, dziękuję! Naprawdę brakuje mi takich sukienek w szafie i ta jest po prostu perfekt! Także dziękuję bardzo, kochane. Dzięki, kochani, że oglądaliście. Jak zawsze napiszcie mi koniecznie, w czym najbardziej wam się podobałam. No i stresuję się tym, bo ja nie widziałam jeszcze filmu u Oli, jak ona odebrała moje rzeczy. Wiem, że ich nie mierzyła w filmie, ale będzie je mierzyć w kolejnych odcinkach. Także nie mogę się doczekać, może jej coś podpasuje. Ja z tych rzeczy na pewno sobie kilka zostawię, zdecydowaną większość, więc tak. A spodni skórzanych nawet nie mierzę, bo mam dwie pary spodni skórzanych, one są z metką i są mega ładne, więc też je przekażę komuś, kto będzie mógł sobie z nich skorzystać. Zero waste. Dziękuję, kochani, że oglądaliście. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!